Działo się to dawno, dawno temu. Hen w odległym kraju Anglów, a konkretnie w wiosce o złowróżbnej nazwie Headstone, czyli nagrobek. Kto ją tak nazwał i dlaczego, nie wiadomo. Pewnym jest jednak to, że nazwa ta przynosiła mieszkańcom wioski ogromnego pecha. Co chwila przydarzały im się susze, powodzie, pomory bydła i zarazy kartofli, a najazdów barbarzyńców nikt już nawet nie liczył. Mimo iż wioska otoczona była od wschodu i południa skałami i ogromnymi głazami i wcale nie należała do największych czy najbogatszych osad, najeźdźcy jakoś zawsze, czy to specjalnie, czy przypadkiem, ale zawsze znajdowali do niej drogę, zostawiając po sobie pożogę i zniszczenie. Tak więc mieszkańcy Headstone nie mieli łatwego życia i już dawno opuściliby pewnie pechową wioskę lub zginęli marnie, gdyby nie opieka mieszkających wśród nich czarodziejów. W tamtych czasach bowiem każda szanująca się osada miała swojego czarodzieja, który sprawował nad nią pieczę i pomagał w tym wszystkim, z czym ludzie sami nie dawali sobie rady. A Headstone, mimo iż niewielka, była bardzo starą wioską. Mogła więc poszczycić się równie starym rodem czarowników, który z ojca na syna przekazywał sobie magiczny dar, wiedzę i obowiązki. Niestety, jak się okazało, czarodzieje z Headstone również nie byli odporni na klątwę osady, gdyż mimo swej magicznej długowieczności każdy kolejny z nich był coraz słabszy i coraz bardziej chorowity. Coraz wcześniej odchodził z ziemskiego padołu, aż wreszcie jakaś straszliwa choroba zabrała dwóch ostatnich dorosłych czarodziejów. W Headstone został tylko najmłodszy z rodu, 9-letni Iggy. 9 lat to jak na człowieka całkiem sporo, ale jak na czarodzieja to bardzo niewiele. Iggy tak naprawdę dopiero zaczynał swoją naukę magii, kiedy jego ojciec i dziadek odeszli. Teraz więc musiał radzić sobie sam, ucząc się ze starych ksiąg, które mu zostały, a także za pomocą swojej ulubionej metody prób i błędów. A że błędy popełniane przez czarodziejów są najczęściej bardzo głośne i spektakularne, ludzie z Headstone coraz bardziej kręcili nosami i marudzili, że mają teraz czarownika, który nic nie umie. A Iggy cierpliwie powtarzał wtedy: poczekajcie, jeszcze się nauczę. Poza czarami, wielką pasją Iggy'ego były kamienie. W chwilach wolnych od nauki uwielbiał szwendać się po okolicznych skałach i równinach usianych przeróżnymi ciekawymi kamieniami. Zbierał je, oglądał, poznawał i wkrótce potrafił nazwać każdy z nich. Budziło to jeszcze większe niezadowolenie mieszkańców Headstone, którzy kręcili nosami i marudzili. Co to za czarodziej, który nic innego nie umie, jak tylko gadać z kamieniami? Zamiast łazić po górach, wziąłby się porządnie za naukę czarów. A Iggy cierpliwie powtarzał tylko: dajcie mi czas, to się wszystkiego nauczę. Rzecz jednak w tym, że mieszkańcy Headstone czuli, że tego czasu nie mają, bo odkąd zabrakło dorosłych czarodziejów, plagi zaczęły spadać na wioskę w niemalże zdwojonym tempie. Uprawy gniły, były zjadane przez owady lub tratowane a to przez barbarzyńców z północy, a to przez ścigających ich wojowników. Zwierzęta padały ofiarą drapieżników lub chorób, a Iggy nie bardzo potrafił jeszcze temu zaradzić. I tylko powtarzał wszystkim, że jeszcze się nauczy. Jednak ludzie z Headstone stracili w końcu cierpliwość i wypędzili Iggy'ego z wioski, mówiąc: co z ciebie za czarodziej, skoro nic nie potrafisz?
Nam potrzeba naprawdę wielkiego maga, który będzie umiał poradzić sobie z naszymi strapieniami, a nie kogoś, kto się dopiero nauczy, nie wiedzieć kiedy. Idź, gdzie cię oczy poniosą i wróć dopiero wtedy, jak będziesz umiał nam pomóc. Mały czarodziej nie zdołał nawet niczego ze sobą zabrać. Ani ksiąg, ani swojej kolekcji kamieni, ani nawet skarpetek na zmianę. Poszedł smutny przed siebie, zastanawiając się, co ma dalej począć. Kiedy tak szedł, doszedł do wielkiej równiny, której wcześniej nie znał. Usiana ona była głazami o najdziwniejszych kształtach. Jedne przypominały wielkie głowy z orlimi nosami, inne wyglądały jak ręce, a jeszcze inne jak ogromne nogi. Wygląda jak pobojowisko po jakiejś bitwie olbrzymów, pomyślał Iggy. A że nogi go trochę rozbolały, usiadł pod jednym z takich głazów, żeby odpocząć. Nagle całą dolinę wypełnił pomruk niby nadchodzącej burzy, spośród którego Iggy'ego dobiegł pełen wyrzutu głos. Mógłbyś, waszmość, nie łaskotać mnie pod nosem, bo zaraz żem kichnąć gotów. Iggy aż podskoczył i stanął na równe nogi. Obejrzał się za siebie i nieomal nie krzyknął, widząc, że głaz przypominający głowę o orlim nosie patrzy na niego wielkimi, kamiennymi ślepiami. Ale że jego miłość do kamieni i ogromna ciekawość przezwyciężyły strach, nie uciekł, tylko podszedł bliżej do wielkiej głowy. Kim jesteś? Zapytał ostrożnie. Ech, nikt o nas już nie pamięta. Westchnęła smutno kamienna głowa, a Iggy poczuł, że zrywa się potężny wicher i ledwo co utrzymał się na nogach. Jestem jednym z 7 kamiennych olbrzymów, opiekunów twojej wioski. Skąd wiesz, skąd pochodzę? Zdziwił się Iggy. Czuję to, odparła głowa olbrzyma. Ale skoro Headstone ma swoje opiekuńcze olbrzymy, to dlaczego mamy ciągle takiego pecha? Zapytał mały czarodziej. Ja i moi bracia nie możemy już wypełniać naszej misji, rzekł olbrzym. 100 lat temu stoczyliśmy na tej równinie wielką walkę z ognistymi olbrzymami z huczących wysp. Pokonaliśmy ich, ale przez ich żar popękaliśmy i rozsypaliśmy się na drobne kawałeczki, które leżą porozrzucane dookoła. Gdyby znalazł się taki mędrzec i siłacz, który poskładałby nas do kupy, znów moglibyśmy robić to, co do nas należy. Może ja spróbuję? Zapytał nieśmiało Iggy. Malcze! Olbrzym niemalże się zaśmiał. Ty? Jak niby zamierzasz podnieść nasze kamienne ciała? A poza tym, każdy z nas jest inny. Dopasowanie naszych wymieszanych fragmentów tak, aby się dokładnie zgadzały, zajmie całe twoje życie. A może i tego nie starczy. Daj mi trochę czasu, odrzekł Iggy. A może się uda? Jak chcesz, uśmiechnął się olbrzym. Czasu mam akurat więcej niż ty. I zamknął oczy. Przez kolejny tydzień Iggy przechadzał się po równinie i oglądał wszystkie głazy. Oglądał, porównywał i coś zapisywał sobie palcem w powietrzu. Taki powietrzny notatnik to szalenie przydatna magiczna umiejętność. Następnie, za pomocą innego z czarów, którego zdążył się nauczyć, dźwignął poszczególne kamienie i poukładał je na 7 osobnych kubek. A następnie z każdej z nich zaczął układać ciało olbrzyma. Trwało to długo, chyba ze 2 tygodnie.
ale po upływie 14 dnia na równinie leżało 7 olbrzymów. A właściwie wyglądało to tak, jakby na równinie wyrosły nagle góry. Tacy byli ogromni. Kiedy Iggy wsunął ostatni kamyczek na swoje miejsce, nagle ziemia zadrżała, powietrze zawirowało, równinę wypełnił huk grzmotu i oczom małego czarodzieja ukazało się 7 olbrzymów, którzy przyklęknęli przed nim w geście podziękowania. Chwała ci, potężny magu, powiedział pierwszy z nich. Chwała i dzięki. Gdyby nie ty, kto wie, jak długo jeszcze leżelibyśmy wśród tych traw. Teraz, dzięki twojej pomocy, możemy wrócić do naszych obowiązków. I zniknęli. Iggy wrócił zaś do Headstone. Mieszkańcy wioski nadal byli na niego źli. I jak tylko go zobaczyli, zaraz chcieli go z powrotem wypędzić. Ale kiedy tylko ktokolwiek ośmielił się podnieść na niego rękę, zaraz słychać było potężny grzmot i głos, który mówił: niech nikt nie ośmieli się skrzywdzić wielkiego maga! Przestraszeni zostawili go więc w spokoju. Jednak po niedługim czasie mieszkańcy Headstone zauważyli, że coś się zmieniło. Zwierzęta przestały chorować, rośliny gnić, a najeźdźcy jakby przestali zauważać, że Headstone w ogóle istnieje. Pech związany z wioską od zawsze gdzieś się ulotnił. Kiedy zapytano o to Iggy'ego, ten opowiedział im swoją przygodę. Opowieść zakończył zaś słowami: udało mi się wyleczyć wioskę z pecha, innych rzeczy też się nauczę. Przecież ciągle wam to powtarzam. Mieszkańcy wioski zawstydzili się. Przeprosili Iggy'ego i jeszcze tego samego wieczora wydali na jego cześć wielką ucztę. A na pamiątkę tego zdarzenia oraz aby zapobiec powrotowi pecha, przemianowali swoją wioskę z Headstone na Stonehead, co znaczy kamienna głowa. Dziękuję za wysłuchanie 14 bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, które mogłyby posłużyć jako inspiracja do kolejnej historii, wyślijcie mi ich zdjęcia lub rysunki na adres bajkodzieje@gmail.com. I nie zapomnijcie o zgodzie na ich publikację podpisanej przez osobę pełnoletnią.